W stuwiekowym lesie żyje miś o imieniu Kubuś. Wraz z przyjaciółmi przeżywa wiele przygód. Jeśli się nie mylę, starczy nam czasu, by poznać jedną z nich. Pewnego dnia Kubuś spotkał się z przyjaciółmi przy starym drewnianym moście nad rzeką, żeby zagrać w kubusiowe patyczki. No to uwaga! Patyk, który pierwszy przepłynie na drugą stronę, wygra! Gotowi? Do biegu! Start! Mój już tu jest! Wygrałem! Wygrałem! Widzisz swój, Kubusiu? Nie. Mój patyk chyba gdzieś utknął. Mój był taki szary. Tak, właśnie go widzę. Przepływa na naszą stronę. No szybciej! Już, już! To na pewno mój? Jest wielki i szary. To on, to bardzo wielki, szary. O nie, nie, nie. To nie on, to... Kłapouszy! Nie zwracajcie na mnie uwagi. Kłapouszku, a co ty tam właściwie robisz? Spróbuj zgadnąć. Łowisz? Źle. Żeglujesz sobie? Znowu źle. Czekasz, aż ktoś cię wreszcie wyciągnie z tej rzeki? Zgadza się. Mam pewien pomysł. Jakbyśmy zaczęli wrzucać kamienie po jednej stronie kłapouchego, zrobiłaby się wielka fala i zepchnęła go bezpiecznie na brzeg. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że na niego wpadliśmy. O, Kubusiu, idź trochę w lewo. Nie, raczej trochę w prawo. Tak, jesteś gotowy? Gotowy. Raz, dwa, już. O, rety, może to jednak nie był taki dobry pomysł. Tam jest! Twój pomysł zadziałał! Wszyscy ucieszyli się, że kłapouszek jest bezpieczny. Aby to uczcić, postanowili razem zagrać w kubusiowe patyczki. Dla przyjaciół to był kolejny dzień wspaniałej zabawy w stuwiekowym lesie.